To jest zdrada, to zniewaga, nie wiem, klocka wymaga, idziemy się wyswobodzić. Siema ziemniaki, jesteśmy znów w kaczem sadzie u pani Niezgły i mam taki plan, żebyśmy się zajęli samochodem, bo chciałabym zdziałać małe tiko-tiko. W sensie nie, że już jakieś tutaj niegrzeczne rzeczy oczywiście, tylko po prostu mam pewien plan z panem stupają, potupają i jest mi do tego potrzebny samochód. O, nie idziemy dzisiaj do pracy, to pewnie dużo nie popracujemy, ale wierzę, że... Dobra, chciałam powiedzieć, że wierzę, że ci się uda. Gdzie ta para buchnęła w mordę, to chyba się myliłam. O Jezu, jak nam energia zleciała, co i co ty idziesz robić? Śmierdzisz cała i praktycznie jesteś martwa od samochodu i stwierdzasz, że najlepszym pomysłem jest umycie zębów? Idź ty lepiej spać, proszę. Przyda ci się. Kurde, nie mamy żadnego dnia wolnego, no, to trzeba będzie iść w takim stanie, nie wiem, umyję się w pracy czy coś. Za to jutro mamy wolne w piątek? Dobra, ja mam plan, tak mi się przynajmniej wydaje, że mam plan, w sumie tak jak zawsze mi się wydaje, że mam plan, a potem się okazuje, że planu nie mam, ale wierzcie mi, że plan jakiś wymyślę. Jest piękny nowy dzień, słońce zaraz wstanie, Zuzia się obudziła, bo ona jak wróciła z pracy, po prostu martwa była. I ja chcę skończyć ten samochód. Mam taki plan, żebyśmy się przejechali do pana Stupai i żebyśmy go poprosili o chodzenie. Będziemy tacy, wiecie, odważni, a potem wybierzemy się do spa. Bo jeden z ziemniakersów, słodkie cycuszki, wysłał mi szpa i to szpa sobie stoi i sobie je przetestujemy dzisiaj. Pingwinie, jest jesień. Halo? Halo? Co to ma być za zachowanie? Czemu ja na niego nie mogę spojrzeć? Te happy feet mały. Ej, czy on unika kamery? A nie, jednak nie, ale już myślałam, bo tak się dziwnie zachowywał. Ale no widzieliście za każdym razem, jak widziałam kamerę, to było takie prrt. Jakbym chciała kimś pojechać, to normalnie go zapraszam? Chyba wtedy tylko na randkę mogę. No to zapraszasz go na randkę, zebrałaś się na odwagę i zapraszasz go... No to go nie zapraszasz. Ktoś dzwoni, to pewnie on wrócił z pracy! Odbierz! Nie. Dobra, to w tym czasie może wyrzućmy śmierdzące gazety i nauczmy psa tej komendy. No nie! Serio! Czy ta gra jest poważna? No już praktycznie pies to w ogóle jakiś taki nieogarnięty. Tak się patrzy, nie wiem, a już? A tak, bo to jest chyba to drzewo, co się nie gasi, nawet tak się je zgasi. Ale no kurde, no ile tam brakowało? Jednego zostania, nie no. Gra se robi jaja. Oczywiście nie pójdziemy na randkę do tego, do spa pójdziemy później. Dzisiaj idziemy tylko na randkę. Chyba na pasażu handlowym, który pamiętam jest restauracja, także tam by było dobrze iść. O! Skraszowało się. Super, tak jak chciałam. Jestem tylko teraz ciekawa, czy zapisało mi jakby w momencie, jak ona wyjeżdżała, czy cofnie mi to wszystko, czy ewentualnie będzie tak, że ona wróci i dostanę informację, że czekałem na ciebie, Zuziu, i się nie zjawiłaś. Potuptałaś moje uczucia. O, dobra, jest lepiej niż sądziłam. Są czerwone... Ale nie, dobra, wracamy tylko. Naprawienie tego zazwyczaj nie jest takie proste. Oh my god, w końcu. Jeszcze raz. Mimo wszystko, jeszcze raz podejmę się podejścia na randkę, znaczy pójście na randkę. Bo chcę iść na tę randkę. Mam nadzieję, że tym razem gra będzie dla mnie łaskawa. Chodź na randeczkę. Tak. Kar. Chodź. Tak, bez. Może właśnie jak będę mówić szeptem, to gra się nie zorientuje, że idę na parcelę publiczną, bo tak naprawdę używam samochodu, żeby jechać do pracy. Znaczy idę do pracy, papsie! I wiecie, on się teraz nie zorientuje, gra i pomyśli o
kurde, jak idzie do pracy, to spoko, to nie mogę jej w tym przeszkodzić, a ja tak naprawdę jadę na randkę. Sojikt! O. Pochłonęło mi samochód. Ale teraz już jest za późno, gro, musisz mnie zaczytać. LOL! Przynajmniej taką mam nadzieję, że tym razem mnie zaczyta. Jak chcę znowu naprawiać. Oh my god! Tym razem za pierwszym razem. Oh, tak, dziękuję, dziękuję. Nie potrzebujemy. Po prostu wyrwiemy go na to, że mamy samochód na parkingu. Zaproś go do domu, zaproś go do domu. No. Do tego syfu to tak trochę wiocha, ale. Ale tak trochę nie dostaliśmy żadnego lepszego wyboru. Chciałabym naprawdę. Przyszedł, dobrze. I wygląda cudownie. Bujne włosy, grzyweczka, dupeczka i wcale nie wyglądasz jak rasowy zabójca. Wcale. Dobra, zacznij randkę od gruchnięcia go poduszką. Przecież tak się zaczyna wszystkie idealne randki. O, widzisz, też zabrał swoją, idealne sparowanie. To normalny swoją drogą bierze poduszkę na randkę. Ja biorę na uczelnię, ale to zupełnie inna sprawa. Tam nie randkuję. Chcę go przytulić, to wskoczy może w ramiona. Tak wiem, że jesteś nieśmiały, ale tak niespodziewanie, że jesteś dzisiaj taka spontaniczna. Tak dzisiaj szalejesz właśnie. Dzisiaj jesteś nie sobą. Oj, cię pokocham. Tylko, że on może chciałby ją pochwalić, więc na chwilę sobie o, pochwal ją. Tak mi będzie po prostu łatwiej. I co ty chcesz? Też go chcesz pochwalić? Też jest... Ja bym też chciała, żeby ona tego chciała. Także chwila, bo w takim razie wtedy nam by się mogło przydać od razu dzisiaj to spa. Także dawaj, no już walić w takim razie jego. Ale musisz mieć pragnienie. Przestań chcieć go łaskotać. Chcij coś więcej, jesteś rodzinnym simem. Proszę cię. Jezu, tylko by go chwaliła i łaskotała, Jesus Christ. Proszę cię, już. Jesteś... Zuzia Ploks. Czemu nie chcesz go całować, oświadczyć się, cokolwiek? Jesteś rodzinnym simem. Ej, to jest nienormalne. Zwyczaj rodzinni simowie od razu, kurde, chcą się zaręczać i tak dalej, a ta jest jakaś upośledzona. Halo, mogę zwrócić te Zuzie, ona jest jakaś niedorobiona. Ale dobra, no to w takim razie on się jej oświadczy, jak ona nie będzie chciała, to się nie zgodzi, I guess. Dawaj. Od razu z zaręczynami, no bo w sumie, znaczy mam, jak widzicie, tego moda, żeby można było iść jakby na ten najpierw się spotykać, ale powiedzmy, że jak oni tyle czasu flirtowali, bo przecież jeden dzień simowy tak rok, no to YOLO powiedzmy, że on... O! Odrzuci go! Ja nie mogę, ja w to nie wierzę. Ojeny. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to, co się właśnie stało. Ale czemu ty jesteś nieszczęśliwa, że... Ojeny. O! Nie! Wiedziałam, żeby zaczekać, aż ona będzie chciała, ale miałam, kurde, no jest rodzinnym simem. I mieli tam pewnie jakąś chemię. Nine! To mi psuje poniekąd plany. O, wróciła. Ale powiedzmy, że w takim razie pójdziemy na... Przepraszam, że sobie pójdziemy do spa na babski wieczór w takim razie, żeby się zrelaksować. Czemu? Tell me why! Nie spodziewałam się tego, no kurde, od kiedy rodzinni simowie mają... Ale ona miała wtedy serduszko, więc musiała mieć ponad 75, to myślałam, że się zgodzi. Naprawdę nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. Może właśnie dlatego Granas nie chciała pozwolić wyjść na randkę, bo ona kurde wiedziała, co jest grane. Nie, dobra, zrobimy sobie grupę. Menagu grupum, to będzie grupa psiapś u ki, mam chyba kapsok włączony, nieważne. I zaprosimy nie, ty jesteś do dupy. Ty jesteś całkiem spoko. No Artur nie będzie naszą psiapsiu. Stasia ma doświadczenie, niech se będzie.
Ale przede wszystkim ja bym chciała Petunię tutaj dać. Dobra, czyli to są nasze psiapsiły. I jak chciałabym zrobić wyjście z grupą, o tak. Just for fun, idziemy sobie się wyrelaksować tak z psiapsiłami. I ja chcę iść Karen. Ksenia i Petunia tak przyjdą, a reszta to gdzieś to mam. Idziemy do... O, spa na Ciastkowej 8. Masz dosyć codziennych obowiązków. Daj się ponieść spa, relaksuj się w saunie lub odpręż się podczas masażu. Teraz gra musi mi pozwolić, bo to jest babskie wyjście relaksacyjne i ja żądam relaksu dla Zuzi, bo ona przeżyła szok, jak ten jej tak po prostu wyskoczył. Gdzie nawet się nie spotykali, ten jej wyskoczył z pierścionkiem i ona go odrzuciła, ale go dalej lubi i ona nie wie, co zrobić, musi pokazać psiapsiłami się zrelaksować, więc to nie randka, gro, także proszę. Proszę, nie wykrzecz mnie, zasługuje na trochę relaksu w spa, znaczy nie dokładnie, ja też bym chciała, ale chociaż Zuzi na to pozwól. No nie! Ja już tutaj taniec zwycięstwa tańczyłam, miało się udać. Myślałam, że to poczta, ale patrząc na tę czarną kopertę, to... Chwila. Co to będzie? Chcę to uchwycić. Co to jest? Czy to jest całusek? Jest jakiś emblemat. Oh, list z Hogwartu! Ale chwila, znaczek jest nawet przekreślony. Jesus Christ. Czy myśmy beknęli na ten list? Jakaś śmierdząca przesyłka, I guess. Otworzysz to potem, czy coś? Fest ma te pozy. Ale dobra, przeczytasz? Aha, czyli sobie po prostu go schowałaś do tyłka, ten list. No to bardzo inteligentnie. Ale ja chcę wyjść z dziewczynami. Nie, ja jestem uparta. Odwiedzimy dzisiaj, kurde, to spa. Chociażby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobię. Może niekoniecznie w życiu, ale ostatnia rzecz, jaką zrobię. Z jakiegoś powodu nie mogę iść z grupą. Co? Może muszę kogoś... to może wywalimy... Stasie? I to coś teraz? No nie, dalej nie mogę. Żebym była dalej tak stegowana, że... Co? Nie wiem, próbuję znaleźć rozwiązanie, ale nie mogę. Czemu nie mogę wyjść z dziewczynami? Czemu się wszystko... Nie, wiecie co? Jedziemy tam sami. Nikt nas nie chce. Kurde, randka nie wypaliła. O, nieważne. Dziewczyny jednak nas lubią. Jedziemy. Kar. Zuzanna, z pana Ciastkowej. Proszę, niech to w końcu zadziała. Wystarczyło ładnie poprosić, ale i tak się wszystko zacięło, więc... Nie, pojedziemy tam jeszcze raz i zrobimy to prawilnie, tak żeby to wszystko działało. Czyli teraz pewnie trzeba będzie trochę właśnie poczekać, aż się dziewczyny... No nie, nie. Dzwonimy chorobowe. Ja chcę jechać, proszę. Uda nam się? Tak. Dziękuję, dobra pani Brenda Briu? No to mamy dopiero tego, jak to się mówi. Crossovera, to jest brędziocha nasza i jeszcze do tego kurde Briung, no to nieźle, no. Dziewczyny, szybciej wracajcie do domów. No, come on. Niebieskie laski są jakieś strasznie niewdzięczne. Nie będę dłużej czekać. Jedziemy. Chyba, że? Nie. Nie, autentycznie nie chce mi się na nie godzinami czekać, więc pójdziemy sobie same, wybierzemy się z Petunią jeszcze kiedyś, ale... oby zadziałało, chyba że będzie tak, że o, bo kilka tekstów się nie doczytało, jesteś taka niewdzięczna. Już nigdy tu nie wejdziesz. Nigdy. No, bo przyjechała... A, bo działało tak, jakby grupa dalej z nami była, okej. Okay. Troszeczkę, kilka rzeczy się zacina, ale powiedzmy, że większość jest okej, okay, więc... obejrzyjmy sobie. Wiem, że troszeczkę będzie teraz lagować, ale ci to proszę. Na górze mamy saunę, fajnie, słoweczkę, żeby poczekać. Są łazienki, tylko szkoda, że bez toalet, bo to tak trochę dziwnie. Jakaś kawa, spoko, czekolada. To mi się podoba, bo to właśnie faktycznie oddaje tego takiego, powiedzmy, leśnego vibe'a. Kolejna sauna, masaże.
tu są łazienki, jest basen w środku, basen na zewnątrz, ładnie jest, ładnie jest. Brakuje mi, żeby właśnie było trochę więcej gdzieś tam tych drzew, może żeby budynek właśnie na przykład miał te takie drewniane właśnie okna, czy coś, żeby właśnie bardziej może oddać taką spokojność i kinda, może nie wiejskość, bo to nie jest wioska, ale taki spokój. Kaczek z ale poza tym jest fajny. No i to jest jedyny spa, który dostałam, także... To jest najlepsze spa, jakie dostałam i generalnie jest krótki zasięg, ale jak widać na tej górce umieściłam to spa, co nie? Tak fajnie wyglądam. Nie, ale dobra, bardzo fajnie, siedzimy sobie szmaksing, relaxing, dobra, zrelaksowałaś się już wystarczająco, teraz idziemy na masaż. Musimy sobie przecież jakoś dogodzić, zrelaksować się po tym, co się stało, tam dziewczyny nam trochę przygadały. Więc idziemy się zrelaksować, ale wiecie, ona cały czas myśli o dziecku tam z tą słuchawką telefonową, czyli o adopcji. Myślę, że może można by o tym pomyśleć, tylko myślę, że to jest troszeczkę za wcześnie, ale dobra, wyrelaksowaliśmy się, teraz idziemy sobie do sauny, kurde. Full po prostu pielęgnacja, relaksacja. Ja raczej liczyłam, że jak on nam się oświadczy, to będziemy robić sobie full relaksację przed tym, przed ślubem, ale robimy full relaksację po niedoszłym ślubie, w sumie zaręczyny doszły, tylko zostały odrzucone, to już trochę inna sprawa. No, deprecha jak się patrzy. O, i woda się naprawiła, jestem geniuszem, w ogóle przyszły z nami i się do nich przykleiły jakieś dwie baby, one po prostu jej pozwoliły, nie powiedziały nic w stylu, że to jest nie chcę dla naszej psiapsiuły, nie wiem, to jest zdrada, to jest niewaga, nie wiem, klocka wymaga, idziemy się wyswobodzić. Kto to jest? Antak, to jest ten, to jest nasz Gerber. W sumie czekaj, a ty coś do Gerbera może? Czy Gerber nie jest fajna dupa? No cały jeden piorun. Nie widzicie, to jest przepowiednia, ona jednak stwierdziła, że jest potworem, że go odrzuciła, ale w ogóle co to za realization, podeszła do Gerbera, obczaiła go, stwierdziła hot, czy stwierdziła jednak Robert, a może ona po prostu, to był wiecie, taki odruch paniczny, że ona mnie może związać z Gerbertem, Robert, gdzie jesteś, co z tym pierścionkiem? Wow, dopiero teraz to zauważyłam, jeszcze dopiero co nie miała z nim nic chemii oznaczonej, nic, po czym zczekautowała Gerbera i stwierdziła, trzy pioruny, czy tak totalna miłość, nie kochałam nikogo bardziej i nikogo nigdy więcej bardziej nie pokocham. Czyli w takim razie wychodzi na to, że w następnym odcinku będziemy próbować z Tupają jakoś go uspokoić i żeby się... wypoziomowała, nie wiem jak nazwać jego miłość, żeby przestał być na nas wściekły za odrzucenie zaręczyn i będzie się oświadczać, podejmie kolejną próbę rozkochania, znaczy może nie rozkochania, ale ukochania, no nie wiem jak to nazwać, jak już cię kobieta kocha, tylko po prostu cię jeszcze nie chciała, ale chce cię teraz i po prostu robisz drugie podejście. Także będzie zaręczyną z numero duo zrobione, ale to całkiem teoretycznie będzie robione za 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie jest kolejny kaczesat, bo przypomnę... O, awansi! Pie. No, gdzie moja muzyczka? Pie, pieniądze! Także no... No troszeczkę jeszcze poczekamy, bo przypominam, że właśnie kaczesat będzie się pojawiać co 2 tygodnie na przemian ze Złotym Lasem. W końcu będę się z wami żegnać, nagrywam ponad godzinę, z czego pewnie jakieś 40 minut to jest resetowanie gry. Także halleluja, dobrnęliśmy do końca. Dzięki za lajki, komentarze, jada, całe wasze wsparcie na Tindil i do ziemniaczenia! A i link do pobrania kaczego sadu, jak i do Instagrama twórczyni Kasi znajdziecie w opisie. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.